No i witam, witam już w takim ostatnim odcinku, na przykład dzisiaj teraz nagram bez Grimmiego. Będę chciał mu przygotować tą miedź może. Ewentualnie bym zahaczył o te bagna. Może przeżyję. Zobaczymy. Taki ekwipunek. To let's go. Jeżeli mieli jakiś ataku na bazę czy coś takiego, to lipa. Chociaż teoretycznie my jesteśmy tutaj. Mamy aktywne łóżko chyba tutaj, no to teoretycznie tylko nie powinien atakować tutaj tego miejsca, tylko tam. To my jesteśmy raczej bezpieczni. Taką nadzieję. Chyba że przyjdą trolle i jakoś tam wskoczą, a to byłoby lipa. Lipa jak lipa. My tutaj mamy gdzieś blisko mieć. I mnie go można by wykopać. Tyny mamy wystarczającą, można powiedzieć, że ilość. Trochę będziemy się bawić tutaj kopanie miedzi. Jak nie starczyło. Zapiałem i brakło. To potem jeszcze sam przenieść wszystko na statek. To chyba się też wyłączy, tak jak było w poprzednim odcinku przy budowaniu bazy. I widzimy się za chwilę. To w ogóle szlam przyszedł, kurwa. The bugin. Do szlamu mogę też robić żarcie, co ciekawe. Ale właśnie. Łąki, czarny las, to jest bagna. Góry. Nieźle. Ja tam też jeszcze równiny. Ja tutaj będę sobie kopał, to mogę tutaj przechodzić jakiś przeciwnicy z bagien. Na razie będę kopał, zobaczymy. Muszę też draugi gdzieś, ale... Daj się wyłącz. Te drauga. Kurwa, i to... Kilku draugów. Pierdoli. Po prostu to był taki lekki zwiat, żeby potem przyjść jeszcze większej i wielki, no, wielkiej ilości. No, wracają. Spawn jest czy coś? Szybkie. Akurat tam jedzie strasznie blisko bagien. A czekajcie, musimy się przespać. Ale tutaj nie po cienku nie chodzi cicho. Czy blisko bagien. Strasznie blisko bagien, strasznie blisko łąki, strasznie blisko czarnego lasu. Strasznie blisko gór. A kurde, tutaj... Ciekawe, ciekawe. Na pewno trzeba będzie zrobić, kurde... Trzeba będzie zrobić jakieś tutaj... ubezpieczenie z twardego drewna. Chociaż zrobić te...
te igły. Dziesiąty dzień już. Ohoho. Trochę nam zeszło od Glimim tutaj. Twarde drewno. Trzymy. Trzymy. Czyszczamy tutaj. Plus. Meble, ciężka budowla, budowla. Mogę takie coś robić? Roku, aż muszę potrzebować zwykłego drewna. Aha, dobra. Mi się wydaje, że właśnie tak wyda się to. Cio. W razie w. Że może nas zranić, tak że musimy uważać na to. Daje też dość duże obrażenia. Może przydać przeciwko trolla na pewno. I zabezpieczenia w razie w. Ta armia dragów, ja tak powoli szła, to się przestraszyłem, tak szczerze. Budne. Rogiry. I na razie się wyłączy, tak jak mówiłem, tak że no.
O, widzowie, odzywam się po bardzo długiej już, no, po długim czasie. To zakończę odcinek, wychodzi na superze godzinę, ale będzie oczywiście krótszy, bo tam przedłużę czas, wtedy co nie mówię. No, także widzimy się jeszcze w jednym odcinku, to jest prawie trzecia. No, nagracam także jeszcze jeden odcinek. No, chcę ogólnie, żeby było na przykład dostatku już, no, miedzi. To jeszcze po 30 by pasowało miedzi i wtedy przypłynę sobie oczywiście do naszego tutaj pięknego obozu Brimliego i wtedy sobie oczywiście będę chciał to przetopić. Wtedy pokażę wam ile zostało brązu, znaczy ile w miedzi ogólnie się udało z tego uzyskać, ile brązu i zobaczymy co dalej. Tutaj właśnie jak nie odzywałem się, także to jest taki wał obronny. No, na co się przydał, wiadomo, szarzełki czy nawet te draugi to podchodzą teraz, to czasami mogą zaskoczyć, szczególnie te draugi. Dobra, no to do następnego, trzymajcie się na razie i hejo.